Wiosna jest jedną z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie. Charakteryzuje się rosnącą średnią temperaturą powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego. W chwili wkraczania w ową porę roku natura budzi się do życia po okresie zimowym. Dzisiaj jednak jesteśmy świadkami dość nietypowego zdarzenia mającego miejsce w północnej części Polski, gdzie jeden z przedstawicieli gatunku Docentus pompus z rodziny mięśniowatych opuścił swoją siłownię i zmylony chwilowym przebłyskiem słońca przedwcześnie wyruszył w plener, aby odbyć swój pierwszy rytualny trening na świeżym powietrzu. Docentusy z reguły nie należą do agresywnych, jednak w przypadku przedwczesnego opuszczenia siłowni mogą okazywać przejawy agresji wynikającej z rozkojarzenia niską temperaturą. Wszyscy z rodziny mięśniowatych mają w głowie zakodowane lokalizacje treningowe, do których udają się, aby wspólnie celebrować otwarcie sezonu drążkowego. Po kilku godzinach osobnik dociera do najbliższego punktu treningowego. W parku do ćwiczeń nie ma żywej duszy. Mimo to jednak Docentus pozostaje na terenie placu i rozpoczyna trening z nadzieją na spotkanie reszty pobratymców. Nazwa Docentus pompus nie jest przypadkowa. Każdy z przedstawicieli tego gatunku charakteryzuje się skłonnością do destrukcyjnego pompowania swoich mięśni w celu wprowadzenia umysłu i ciała w euforyczny stan. Co ciekawe, na pompie objętość mięśni Docentusa może wzrosnąć nawet dwukrotnie, jednak efekt utrzymuje się jedynie od 5 do 20 minut po zakończeniu treningu. Robi się zimno. Tracąc cierpliwość, Docentus wydaje z siebie donośny odgłos mający na celu przyciągnąć pozostałych. Sztanga pompa! Osobniki z rodziny mięśniowatych uwielbiają trenować bez okrycia wierzchniego, eksponując przy tym swoją muskulaturę. Badany osobnik próbuje podtrzymać stan spompowania, jednak jego walki są daremne. Utrzymanie wysokiej temperatury ciała jest niemożliwe. Docentus zaczyna rozumieć, że zjawił się w parku przedwcześnie, opuszcza więc teren z nadzieją, że znajdzie swoich kompanów na starej siłowni. Zanim jednak przedstawiciel rodziny mięśniowatych uda się na siłownię, musi zadbać o zmianę stroju. Z dotychczasowego odzienia pozostaje jedynie przepocona bluza w celu oznaczenia terytorium swoim zapachem. Jego misją jest zdobyć nową koszulkę treningową w pobliskiej galerii. Chód docentusów zależy od ich nastroju. Kiedy nie znają otoczenia, przybierają postawę bojową, dla której charakterystyczne jest wychylenie łokci do boków. Mięśniowaci posługują się swoim własnym dialektem. Śledząc naszego osobnika w galerii, jesteśmy świadkami zjawiska wzajemnego rozpoznania. Sztanga pompa? Co to ją staje? A co ty mnie rozumiesz? Pompa, sztanga, sztanga, pompa, pompa, sztanga, sztanga. Wybierając okrycie wierzchniowe, docentusy kierują się bardzo prostą analogią. Im lepiej prezentuje się ich łapa, tym większa szansa, że zdecydują się na dany produkt. Koszulka nie może być zbyt luźna, nie może wizualnie zmniejszać objętości mięśni, a najlepiej, kiedy ubranie zakrywa ramiona w jak najmniejszym stopniu. Sukces. Nasz docentus pompus znalazł strój, który mu się podoba. Po udanych zakupach nie pozostaje nic innego, jak spożyć posiłek przedtreningowy. Osobnik, za którym podążaliśmy niemal cały dzień, wreszcie odnalazł swoich pobratymców. Co prawda docentusy lubią trenować bez koszulki, ale jednocześnie bardzo ważne jest dla nich pierwsze wrażenie. Tak się składa, że jego nowe okrycie robi furorę wśród swoich rodaków. Szczęśliwa grupa w końcu może przejść do wspólnego treningu, który zazwyczaj trwa tak długo, aż wszyscy padną z wyczerpania. Każda kolejna minuta na pompie jest dla nich bardzo cenna. Sztanga! Pompa! Sztanga! Pompa! Sztanga! Pompa! Sztanga! Pompa! Sztanga! Pompa! Sztanga! Pompa!
Na koniec, docientusom pozostaje do odbycia jeszcze jeden bardzo ważny rytuał, bez którego trening nie może zostać uznany za zakończony. Wszyscy pędzą do lustrzanej hali czcić ostatnie minuty bycia na pompie. Endorfiny z dzisiejszego dnia będą im służyć przez kolejne 48 godzin, po czym cykl powtórzy się na nowo. Jak widać, nawet historia z pozoru nieszczęśliwa może mieć pozytywne zakończenie. Docientus, który przedwcześnie chciał przywitać wiosnę treningiem na placu zewnętrznym, odnalazł miejsce, w którym przebywali jego młodsi bracia. Kod Solidarności Docientusów mówi, że każdy z rodziny mięśniowatych powinien udostępnić ten materiał i skomentować film, aby przedstawiciele gatunku z całej Polski mogli wspólnie celebrować życie na pompie. Dla kanału AJ The Polish American mówił Adam Joseph. Kurwa, ty zbeki. Pompa, sztanga.